Awe Legiony, sława i chwała z tej strony Hanziu i tam was kolejny odcinku Ghost of Tsushima. Zaczniemy sobie w takim nietypowym miejscu, bo widok jest naprawdę ładny. Oficjalnie czyściłem cały teren. Salutki. Zostaje nam tylko to. Ale zanim to się udamy jeszcze do misji fabularnej. Krypa. Może nie na gaciach, kurwa. Tak sobie założyłem for fun. Dobra. No i co, koniec fabuły nas czeka, nie? Właśnie, to mnie się tu zastanawiam. Ale jeszcze z tym się bawić nie mogę. Zobaczcie, jest znacznik, że mam to odpierdolić ukłon. Ale nic to nie robi. Nie wiem, czy mi się to dopiero w DLC odblokuje. Jest... Widziałem dość sporo takich miejsc. Najgorsze jest to, że one na mapie nie są zaznaczone, nie? Zmierzmy się! Dobra, jeszcze się kawaleczka. Dokładnie. No to tyle, nie? Siedzimy w tym razie. No i zobaczmy, co nas tutaj czeka. Pana Shimury tu nie ma. Poczekam na pomoście. No, zobaczymy. Dzinie. Wuju. Nie byłem pewien, czy przyjdziesz. Chciałem z tobą pomówić. Jeśli połączymy siły, możemy przepędzić resztę Mongołów. Odbudować nasz dom. To nie twój obowiązek. Szogun rozwiązał klan Sakajów. Od dzisiaj... Nie jesteś już samurajem. O kurwa. Poświęciłem wszystko dla mojego ludu. Zrobiłbym to ponownie. Nowi samurajowie zastąpią poległych. Zajmą twoje ziemię i posiadłość. Muszę pożegnać się z domem. Pojedź ze mną. O, grubo. Nie.
Nadal będziesz Jito Tsushima? Tak. Szogun poprosił, bym wyszkolił jego wojowników. To dobrze. Mongołowie nie zaniechają podboju Japonii. Poświęcę resztę życia, żeby tylko ich powstrzymać. Liczyłem, że stawimy im czoło razem, jako ojciec i syn. Możesz się jeszcze ożenić i założyć rodzinę. Cóż, chyba mogę. Przydałaby mu się pomóc. Hej, popchniemy cię. Ale proszę się nie kłopotać. Zdura. Sam nie dasz rady. Dziękuję, panowie. Błoto jest bardzo gęste. Ciężki ładunek. Dokąd zmierzasz? Do Jogaku. Jest tam armia ducha. Ma armię? Nie słyszeliście? Pożeglują na mongolskie stepy gnani przez burzę. Spalą wszystko do gołej ziemi. Ambitny cel. Tylko tyle mogę im przekazać. Może się nada. Pomożemy ci się tam dostać. No to chyba pomogliśmy, nie? Dziękuję, panowie. Jogaku jest daleko stąd. Uważaj na błoto i Mongołów. Dobrze. Nie mam pojęcia, o czym on mówi. Je tutaj. Za mną. Nie mam żadnej armii. Każdego dnia popiera cię coraz więcej ludzi. Szogun się niepokoi. Ja również. Nie musisz się obawiać. Kiedy przybędą nowe klany, pokłonią się samurajom. Czy zdradzą ich w imię ducha? Nie pozwolę na to. Posłuchają mnie. Otwarcie mi się sprzeciwiłeś, Dzinie. Byłeś moim podopiecznym. Nauczyłeś ludzi sprzeciwiać się przywódcom. Myślisz, że twoi poplecznicy będą się ciebie słuchać? No, ciekawe. Wywołaliśmy mongolską rewolucję. Przejdźmy się, Dzinie. W porządku. Nie patrzeć. Mój rodzinny cmentarz. Spoczywa tu 7 pokoleń Sakajów. W tym twoja matka. I mój ojciec. Złóżmy im wyrazy szacunku. Czyżby walka? Zwołujemy na sam koniec? Będę za tym tęsknił. Ja też. Szogun ogłosił cię zdrajcą. No. Kazał ci mnie zabić. Ja pierdolę. Duch jest renegatem. Nauczył ludzi nieposłuszeństwa. Aby mogli się bronić. Trucizną. To dar dla naszego wroga. Musiałem powstrzymać twoje marnowanie ludzkiego życia. Nie masz honoru. Ty jesteś jego sługą. Byłeś mi synem. Muszę kontynuować klan Shimurów bez ciebie. Muszę założyć nową rodzinę. Za cenę mojej głowy. To będzie kara dla mnie.
razem. Pięknie tu. Już czas. Zapiszmy słowa klanu Sakajów. I klanu Shimorów. No grubo. Musiał utrać. Pana to jest. To dwa? No to jest jeszcze. Siła w każdym kroku. Więź zerwana na wieki. Nasze rozstanie. Twoi rodzice zawsze będą przy tobie. Tak, wuju. Wyszkolę cię na najsilniejszego wojownika klanu Sakajów. Wychowam cię jak własnego syna. Jesteś gotów? Jestem gotów. Czekaj, kurwa. Dobra, mam na ten nasz odmierz. Rany, które zadałeś mojej duszy, nie zagoją się. Zabijając mnie, tylko je pogłębisz. Nie chcę cię skrzywdzić. Lecz kara dla mnie.
Peyoto. Żartowałem. Po co ja będę miał KO? Kurwa, są taki OP teraz. No końcówkę ładną miał. Trzeba mu przyznać. Co mam zrobić? Oszczędzić? Czy zabić? Nie mam backupa, kurwa. Dobra. Zostaniesz zapamiętany jako wielki wojownik, mądry przywódca i ojciec. Dziękuję, synu. Znajdź mnie w kolejnym życiu. Dobrze. A mnie zjebiecie za to zakończenie, co? Dobra, mamy napisy końcowe. Jak oceniacie gierkę? Ja wiem, że to jest tylko przejście z PlayStation na PC-ta, ale dla mnie to gra roku. No zobaczymy Asasyna, ale wątpię, żeby podało mnie. Dłuższe podsumowanie zrobię sobie po DLC. Jeszcze sprawdzę po napisach, może zobaczymy co będzie po napisach i jeszcze luknę, czy da radę save'a czytać sprzed walki, żeby pokazać wam też drugie zakończenie. O, ale no gierka mnie zmiotła z planszy, nie? Dawno się nie wpierdoliłem w gierkę tak jak w to, jak w nią, nie? Coś pięknego, coś pięknego. Historia zajebista. Misje poboczne. Kurczę, no nie było czuć, że one są poboczne. Nawet głupie noszenie, kurwa, zasobów do wiosek wiązało się z jakimś tam opowieścią, nie? No kurwa, gra roku jak dla mnie, nie? Pomimo tego, że to tylko przeniesione z PlayStation, to i tak to nie, dla mnie to jest gra roku. Póki co. No dobra, zobaczymy co będzie po napisach. Okej, napisy się skończyły. I co dalej?
Oho. Opadały na rodzinny cmentarz. Co to za secik? Nawet gdy usychają. O kurwa. Pierwszy hak. Prototyp, który zrobił Taka. Nie chciał mnie zawieść. I nigdy tego nie zrobił. Bliźniacze góry klanu Sakajów. Nie pozwolę, by zginęła pamięć o rodzinie. Jak długo Yuna to tworzyła? Zawdzięczam jej wszystko, a to ona daje mi prezenty. Najlepszy towar Kędziego, tak mówił. Trzeba będzie go rozdzielić. I chuj, za szybko kliknąłem. Pani Masako straciła wszystko. I wszystkich. Jeśli ona ma siłę, ja też muszę. Żyłem pod tymi sztandarami całe życie. No i chuj. Dwie rzeczy skipnąłem. Coś? Tu coś jeszcze jest? Niemalże słodki zapach, ale śmiercionośny jak ostrze. Byłeś wierny do końca, Kage. Kage. Nóż Yuny. Ostrze jest tępe. Cud, że wciąż jest w jednym kawałku. Przez większość życia marzyłem o byciu twym synem. Norio obiecał nauczyć mnie gry na Horagai. Moglibyśmy przesyłać wiadomości po całej wyspie. Yuriko pomagała mi je zbierać dla matki. Nie wierzę, że zachowała je przez tak długi czas. Najpierw Mongołowie, teraz Szogun. Nie sądziłem, że będę tak popularny. Tomoe już tego nie potrzebowała. Oby znalazła to, czego szukała. Jin Sakai niniejszym staje się uczniem senseja Sadanobu Ishikawy. Co ja się wpakowałem? Tu wszystko. Została mi zbroja chyba tylko. Ja. Gdybyś tylko tu był, wuju. No. Może da się to jeszcze uratować. Aczkolwiek wątpię to w chuj. Konik. Jin, podoba mi się twój nowy dom. Pasujesz. Zajebiste. Musi wystarczyć, skoro klan Sakajów upadł, a mnie nazwano zdrajcą. Słyszałam o twoim wuju. Przykro mi. Odszedł. Zrobiłem, co musiałem. Liczy się to, że przeżyłeś. Pokonałeś Hana, a Mongołowie są teraz bez przywódcy. Honsiu jest bezpieczny. Ale nie nasza ojczyzna. Siły Hana tu utknęły i desperacko pragną podbić wyspę. Dlatego będziemy walczyć. Tylko nie zapomnij, Tsushima cię potrzebuje. Nigdy o tym nie zapomnę. Dobrze. Będzie lepiej, jeśli się rozdzielimy. Uderzymy w Mongołów ze wszystkich stron i odzyskamy dom. Żegnaj, Jinie. Dbaj o siebie. Dobrze. Ty również, Yuno. Co jest? Nowa gra plus. Co?
O, to chodzi. Rozegraj ponownie. Przecież to jest wszystko już wyczyszczone. Ja nie mam zamiaru zapierdalać jeszcze raz tego samego. Dobra, wiecie co? Ja sprawdzę na szybkości, czy nie mam backupa. Może jeszcze uratujemy wuja. Dajcie mi chwilę. Ej, dobra. Zajebiście. Mogę skorzystać z backupa. Także widzimy się za chwilę. Pokażę wam drugie zakończenie, jak uratujemy wuja. Dobra. Ta gra ma tryb antydebila. Sama robi backupy. Także spoko. Zobaczymy sobie drugie zakończenie. Tym razem ocalimy go. Chcę umrzeć jak wojownik. Oszczędzamy. Nie mam honoru. No. Ale nie zabiję rodziny. Duch będzie ścigany po kres swych dni. Wiem. Ciekawe, ciekawe. Teraz mam dwa zapisy. O tym, jak go zabiłem i jak go oszczędziłem. Proszę, powiedzcie mi, że da się skipnąć napisy. No bez kurwa jaj. Nie. One trwają z 15 minut. Dobra, skończyły się napisy. Co jest kurwa? Czemu ta zbroja jest teraz czerwona? Aha, bo wziąłem inne te. Inne te wziąłem. Ale chujowo wygląda. Dobra, jeszcze raz to zbadamy wszystko, bo gdzieś tam pominąłem Pani coś. Masako straciła wszystko. I wszystkich. Jeśli ona ma siłę, ja też muszę. Żyłem pod tymi sztandarami całe życie. Nic nie ma. O, tu był... Wtedy zaczynaliśmy tu Gina, no. Opadały na rodzinny cmentarz. Piękne. Nawet gdy usychają. Pierwszy hak. Prototyp, który zrobił Taka. Nie chciał mnie zawieść. I nigdy tego nie zrobił. Kiedyś sądziłem, że wystarczą mi koń, łuk i katana. A może to jest na zasadzie, że biały... To zabiłem wuja, a... Najlepszy towar Kędziego, tak mówił. Czerwony, bo go... Trzeba będzie go rozdzielić. Opaliłem? Chuj wie.
Albo te hajczu miało, kurwa, znaczenie. Jak długo Yuna to tworzyła. Zawdzięczam jej wszystko, a to ona daje mi prezenty. I ten czerwony jest taki mech trochę. Powinieneś tu być, Ryudzo. Śmiać się, pić, snuć opowieści. Niemalże słodki zapach, ale śmiercionośny jak ostrze. Byłeś wierny do końca, Kage. Sztandar ogarnięte, tu ogarnięte. Tu jeszcze sztandar. Bliźniacze góry klanu Sakajów. Nie pozwolę, by zginęła pamięć o rodzinie. Co tu robi, kurwa, model Ferrari w tych czasach? Nóż Yuny. Ostrze jest tępe. Cud, że wciąż jest w jednym kawałku. Przez większość życia marzyłem o byciu twym synem. Norio obiecał nauczyć mnie gry na Horagai. Moglibyśmy przesyłać wiadomości po całej wyspie. Yuriko pomagała mi je zbierać dla matki. Nie wierzę, że zachowała je przez tak długi czas. Najpierw Mongołowie, teraz Szogun. Nie sądziłem, że będę tak popularny. Jin Sakai niniejszym staje się uczniem senseja Sadanobu Ishikawy. W co ja się wpakowałem? Tomoe już tego nie potrzebowała. Oby znalazła to, czego szukała. Nie zbrałem. Obyś znalazł spokój, wuju. A wyżej. Nie zajebaliśmy go przecież. Dobra, wsią. Chyba wszystko. No, tym razem wszystko. Tam pokazałem. No dobra. Zobaczmy, co teraz powie Yuna. Din! Podoba mi się twój nowy dom. Pasujesz tu. Musi wystarczyć, skoro klan Sakajów upadł. A mnie nazwano zdrajcą. Słyszałam o twoim wuju. Przyjdzie po nas? Wątpię. Ale prędzej czy później ktoś przyjdzie. Liczy się to, że przeżyłeś. Pokonałeś Hana. A Mongołowie są teraz bez przywódcy. Honsiu jest bezpieczny. Ale nie nasza ojczyzna. Siły Hana tu utknęły i desperacko pragną podbić wyspę. Dlatego będziemy walczyć. Tylko nie zapomnij, Tsushima cię potrzebuje. Nigdy o tym nie zapomnę. Dobrze. Będzie lepiej, jeśli się rozdzielimy. Uderzymy w Mongołów ze wszystkich stron i odzyskamy dom. Żegnaj, Jinie. Dbaj o siebie. Dobrze. Ty również, Yuno. No i spoko. No wiem, nowa gra plus. Tu? Coś się odjebało? Nie, no to wszystko jest... Ej. Tu kurwa coś jest. Aha, dobra, bo ja ten... Mam save'a sprzed, kurwa, czystki. O cie chuj. Sprzęt, strój, zbroja ducha, zmniejszona szybkość wykrycia, zmniejszy liczbę zabójstw potrzebnych do przejścia, podstawy zabójstwo. Aha. Może być czarna i może być czerwona.
No, bo maska ducha. Paska ducha. Nic więcej. No dobra. Dobra, miśki. Tutaj to sobie zakończymy. Zasługujesz na najlepsze, koniku. I w następnym odcinku zajmiemy się już DLC. Także co, ja dziękuję za uwagę. Podsumowanie większe zrobię sobie po ukończeniu całej gry. No i do następnego. Elo.